witam Was ponownie. Tutaj Puma Kot GPS. Dzisiaj testujemy taką nietypową rzecz. Od jakiegoś czasu widzowie, moi fani, można już tak nazwać chyba, prosili, żebym przetestował uniwersalną jakąś ładowarkę. Te wszystkie ładowarki, które tam się nazywają, jedne się nazywają Lotte, inne jeszcze jakoś, ale to podejrzewam, to wszystko są zbieżnie podobne produkty, Chińczycy, które produkują, ale w każdym razie, jeżeli Wam wpadnie w oko taki produkt o takim oznaczeniu, testowałem taki i testuję na dwóch laptopach od dwóch miesięcy, się sprawują naprawdę idealnie, poza tym, że bardzo, bardzo mocno się grzeją, ale się nie przepalają i działają, bo większość tych ładowarek dosłownie po pierwszych paru dniach się pali. W zestawie mamy zestaw takich różnych końcówek. Podejrzewam, że do 60-70% laptopów, tabletów można dopasować. Końcóweczki są, tutaj bolec jeden jest grubszy, drugi cięższy i można dopasować od innych tego typu ładowarek, a nawet widziałem w internecie, że takie końcóweczki można kupić, takie dużo rzędów do wszystkich możliwych urządzeń na rynku. Urządzenie jest zapakowane. Ale oczywiście mamy kabelek, instrukcję, gwarancję w środeczku. Kabelek zwykły, taki jak do naszych pecetów. Podłączamy taki 3 dziurkowy, jak ja to mówię, 3 wtykowy, 3 żeńskie, standard pecet. Zasilacz wygląda tak. Tak jak ja wspominałem, 95% zasilaczy wygląda dosłownie tak samo, tylko pakuje inaczej, kto inny się podpisuje na ten. Niby to ma 96 W, a napięcie, które wypuszcza z siebie i może zasilać 12, 15, 16, 18, 19 V, maksimum do 4,5 Ah, a jeszcze nawet może 20-24 V z maksymalnym obciążeniem 4 Ah. Tu mamy taką końcóweczkę, do której wstawiamy takie przejściweczki. Tak jak mówiłem, w zestawie jest taki komplecik składający się z 8. Czasami z 10 przejściówek, ale można sobie dobrać od innych zestawów albo zakupić za grosze w internecie, chociażby w Allegro. Wstawiamy sobie, na przykład wybieramy jedną końcóweczkę do tej przejścióweczki. Proszę pamiętać, że jeden pin jest grubszy, drugi cięższy, bo są też na rynku takie przejściówki, ale są dwa cienkie bolce. To należy sprawdzić, który jest plus, który minus. Proszę pamiętać, że plus najczęściej jest w środku, a masa na zewnątrz, tak? Ale jak mamy taki coś jak tutaj, gruby do grubego, cienki do cienkiego. Czyli wpychamy tam, gdzie to pasuje. Opór jest troszeczkę mocny, produkt chiński. W cenie około 30 zł do 40 i 50, nawet niektóre sobie żądają, ale 30 zł to jest taka 30-35 zł to dobra cena. Jak widać, bolec wepchany. I tutaj mamy skalę, na której pisze 12, 15, 16, 18, 19, 20, 24 V. Tu mamy przełącznik i jak przełączamy, to się zapala lampka obok tego napięcia, które nas interesuje. Czyli jak sobie ustawimy na przykład tutaj przedostatni przyłącznik 20 V, to nam się zapala lampeczka 20 V i zasilamy sobie taki notebook, laptop o napięciu 20 V, amperaż i inne rzeczy sobie ustawia automatycznie. Przez 2 miesiące, może nawet 3,
dwa takie urządzenia zasilały różne laptopy, notebooki. Żaden nie został uszkodzony, zepsuty. Urządzenie prawdopodobnie, tak producent mnie zapewniał, ma zabezpieczenie przeciwprzewięciowe, także jeżeli nawet urządzenie to się przegrzeje, spali, pójdzie dym i pożar, awaria, normalnie tragedie, to naszemu kochanemu tabletowi, laptopowi, notebookowi i każdemu innemu urządzeniu nic się nie stanie. Jeszcze Wam pokażę jeszcze raz to pudełeczko, bo są różni producenci, podejrzewam, że przede wszystkim się różni, co jest w środku. Ten zasilacz uniwersalny zdecydowanie polecam. Jako oznaczenie JT4096. Importerem tutaj nawet mogę zareklamować firma Aptel z Białegostoku, aptel.pl. Mam nadzieję, że kiedyś mi się odwdzięczą. Matką Teresą z Kalkuty nie jestem, no ale testuję. Widowie proszą, testuję. Oczywiście producent China, Shenzhen Transhou Industrial, Buxia Lu. Matko, nazwa to jest taka straszna, że jakby buszowali w zasilaczu. No ale w każdym razie polecam, zapraszam na moje inne projekty, na moje inne testy, na pranki. Proszę też pisać, proponować, co mam testować, jakie mam projekty socjalne nagrywać, jakie pranki umieszczać. Proszę też przesyłać jakieś swoje filmy śmieszne ze zwierzętami, z dziećmi, nagrania z samochodu, wypadki, zdjęcia, wszystko co macie na puma.gps@list.ru. No i pamiętajcie, że trwa konkurs. Wystawiajcie komentarze, subskrybujcie, dodawajcie mnie jako ulubionego, bo warto. Wszyscy, którzy to robią, będą brały udział w 30 czerwca w losowaniu głośników dość dobrych, markowych na USB, takie basóweczki fajne, stereofoniczne, plus joypad VIP gamingowy o wartości 250 zł nagrody, także naprawdę warto. A osoby, którzy chcą brać udział w drugim konkursie, to też zapraszam. Proszę do mnie pisać i zapraszać jak najwięcej osób. Jest telefon BlackBerry Priv do wybierania. Więcej informacji pod filmem BlackBerry Priv plus konkurs. Pozdrawiam.